Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Rock i opowiem wam dzisiaj o The Elder Scrolls Online, o becie i o moich wrażeniach. Myślę, że podzielę sobie ten program na dwie części, dlatego że sporo informacji mam, a nie chcę was zarzucać nimi, po prostu jednorazowo. Zatem zapraszam serdecznie. Podstawowa różnica między startem The Elder Scrolls Online a pozostałych gier MMO, które były wcześniej, polega na tym, że na The Elder Scrolls Online nie ma takiego hype'u, to się nazywa. Wiecie, po tych licznych premierach wcześniejszych gier MMO, a wszystko zaczęło się w zasadzie od Rifta, był bardzo silny nacisk, że oto pojawia się gra, która może położyć na łopatki World of Warcraft. Potem powtórka była przy Star Wars The Old Republic, później przy Guild Wars 2. Co się okazało, że żadna z tych gier World of Warcraft nie była w stanie położyć na łopatkach. Teraz wychodzi The Elder Scrolls Online i myślę, że ludzie nabrali już trochę dystansu i być może wiedzy na temat tego, jak wygląda start gry MMO i wiedzą, że coś takiego jak endgame content to jest rzecz, którą wypracowuje się przez lata i której nie dostaje się w dniu premiery. Moim zdaniem podejście do MMO obecnie jest dużo bardziej spokojne niż bywało przed paroma laty i bardzo dobrze. The Elder Scrolls Online to gra, na którą nie czeka się z aż tak zapartym tchem, ale to też dobrze. Nasze oczekiwania nie są specjalnie wygórowane i to też nie najgorzej. Jeżeli chodzi o ocenę jakiejkolwiek gry, to wiecie, kiedyś miałem okazję pisać sporo na temat gier, zwłaszcza na temat gier MMO. Mam trochę doświadczeń ze starych gier, pograło się trochę, powiedzmy sobie szczerze. I kiedy ktoś mi mówił, że słuchaj Remik, napisz recenzję gry MMO, to ja zawsze mówiłem, okej, dobra, potrzebuję 100-200 godzin, żeby w to pograć, żeby móc wyrobić sobie opinię. Zatem nie oczekujcie ode mnie opinii na temat The Elder Scrolls Online po spędzeniu w becie, ja wiem, 20-30 godzin max, może mniej. Było interesująco, było ciekawie, wiele rzeczy mogę opowiedzieć, ale na pewno nie będzie to ocena gry. I jeżeli ktoś próbuje oceniać tą grę po tych kilku dniach bety, to mojego zaufania nie wzbudza, ponieważ ja w tym siedzę już od lat i wiem, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby zrobić to rzetelnie. Jeżeli chodzi o samo The Elder Scrolls, to oceny są umiarkowane. Myślę, że dosyć dużo jest ocen negatywnych. Dlaczego tak jest? Mogę o tym opowiadać i myślę, że w trakcie tego nagrania, dosyć długiego, będzie kilka okazji, by o tym wspomnieć. Tworzenie postaci. Moim zdaniem rzecz niezwykle ważna. Każdy chce, by jego postać była jakaś wyjątkowa. Chociaż do tej pory w grach MMO takich możliwości tworzenia postaci jak w The Elder Scrolls Online nie było. Tutaj można zmienić dosłownie wszystko. Począwszy od wzrostu, rysów twarzy, poprzez nawet jakieś takie drobne elementy muskulatury. Osobno kształtujecie brzuch, osobno kształtujecie biodra, uda, łydki i tak dalej, długość stóp, dłoni. Absolutnie pełny wybór. Jest duża szansa, że wasza postać będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Oczywiście to większego sensu w grach MMO nie ma, bo prędzej czy później i tak będziecie chodzili w pancerzu i będziecie mieli na sobie hełm najczęściej, więc to nie jest tak naprawdę istotne. Ale jeżeli ktoś chce stworzyć postać, której twarz będzie bardzo charakterystyczna, wyjątkowa, albo być może będzie przypominała jego gracza, no to ma ku temu narzędzia i bardzo dobrze. To, co się chwali w The Elder Scrolls, to to, że pierwszy raz chyba od początku tej serii można stworzyć postać, która wygląda ładnie. Do tej pory te modele postaci, twarze prezentowane w serii The Elder Scrolls były po prostu brzydkie, nie wiem czemu. Taki był najwyraźniej silnik. Tym razem zostało to ulepszone. Wybór, właściwie to, jaką
rasę będziecie mogli wybrać, zależy od frakcji, na którą się zdecydujecie. Każda frakcja ma przypisaną sobie konkretną rasę, więc, ale to jest jakby rozmowa na zupełnie inną okazję. Tak czy inaczej, wybór ras jest tak szeroki, jak zawsze to bywało, a wybór, możliwość ukształtowania wyglądu bardzo szeroka, co się chwali, ale tak między nami nie jest to szczególnie potrzebne. Klasy i rozwój postaci. Nie wiem jak was, ale mnie chyba najbardziej w grach MMO napędza to, w jaki sposób mogę zbudować swoją postać. Jeżeli ona jest indywidualna, wyjątkowa, to mnie to cieszy. Jeżeli jest powtarzalna, to niespecjalnie. Grywam w takie gry, gdzie rozwój postaci jest powtarzalny, ale no cóż, innych nie ma tak naprawdę. No dobrze, zdarzają się, ale nie są takie dobre. Tak czy inaczej, The Elder Scrolls Online zaoferował model, który bardzo mnie zainteresował. Zainteresował mnie do tego stopnia, że pierwszego dnia, kiedy grałem w The Elder Scrolls i zastanawiałem się, jaką klasę stworzyć, to potem, kiedy położyłem się spać, to nadal nad tym myślałem. To już dosyć dobrze świadczy o grze. Tylko musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. To, o czym teraz mówię, to składniki, jakie... To są składniki, jakie tworzą postać. Natomiast możliwość wykorzystania tych składników w walce jest już zupełnie inna. Teraz mówię o czymś bardzo szerokim, potem podczas walki, opowiadaniu o walce, opowiem wam o zawężonym modelu, z którego składa się nasza postać. Zatem, tworząc postać, mamy do wyboru dwie podstawowe rzeczy. Rasa oraz klasa. Te dwie rzeczy determinują to, czym będzie się posługiwała nasza postać w walce. W zasadzie przede wszystkim klasa, ale rasa ma tutaj coś do powiedzenia. Zacznijmy zatem od tego. Każda umiejętność, jaka będzie w arsenale naszej postaci, pozwala nam wykorzystać kilka zdolności w trakcie walki. Jest część zdolności pasywnych, część zdolności aktywnych. I z takich umiejętności jak na przykład walka bronią dwuręczną, albo walka przy użyciu tarczą i bronią jednoręczną, albo też dual wielding, czyli dwie jednoręczne bronie, każda z tych umiejętności dostarcza nam specjalnych form ataków. I z tych ataków układamy potem naszą postać. Ale umiejętności, jakie są dostępne dla każdej klasy, jest piekielnie, piekielnie dużo, a różnorodność jest ogromna. Panowie deweloperzy opowiadali o tym, że niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzecie, będziecie mogli rozwinąć postać w dowolnym kierunku. Zacznijmy zatem od tego. Mamy cztery klasy do wyboru. Jest to wojownik. Zdaje się, nazywa się tutaj Dragon Knight, czyli smoczy rycerz. Jest templariusz. Templariusz jest takim rodzajem krzyżowca, paladyna, taki rycerz, który zadaje obrażenia i może leczyć, ale o tym jeszcze za chwilę. Nightblade to postać pozornie skupiająca się na atakach znienacka, skradaniu się. I jest także Sorcerer, czyli czarnoksiężnik. W tym wypadku czarnoksiężnik będzie dobrym tłumaczeniem, ponieważ zakres magii, jakim może się posługiwać, też tam zdaje się czarna magia jest, więc brzmi jak najbardziej okej. I teraz pozornie można odnieść wrażenie, że Templariusz i Dragon Knight to są takie postacie, które będą ciężko opancerzone. Nic bardziej błędnego. Możecie zupełnie spokojnie Templariusza wyposażyć w dwuręczną laskę, która będzie służyła do leczenia. To są Restoration Staff, zdaje się nazywa to urządzenie. I możecie wykształcić tylko te umiejętności, które służą do leczenia. Stworzycie w ten sposób Templariusza, który jest takim czystym kapłanem, lekarzem. Możecie także sięgnąć po paladyna. Uzbroić Templariusza w ciężki pancerz, dać mu tarczę i miecz i wyposażyć go w czary leczące. Oczywiście on nie będzie leczył aż tak dobrze, jak ten Templariusz wyposażony w dwuręczną laskę do leczenia i zwyczajne szaty, ale będzie też niezły. Jakby tutaj balansuje się wykres między czarodziejem a wojownikiem, w zależności od tego, jaki dobierzemy oręż, jaki dobierzemy pancerz. Jak to wygląda? To znaczy, kiedy
Kiedy gracie czarodziejem i używacie ciężkiego pancerza, to nie dostajecie żadnych negatywnych modyfikatorów do waszych zaklęć, ale tracicie pozytywne modyfikatory, które uzyskalibyście dzięki noszeniu lekkiego odzienia. Na lekkie odzienie składa się kilka umiejętności, kilka aktywnych, kilka pasywnych. Między innymi jest to umiejętność, która ogranicza koszt rzucanych zaklęć. Jakby tworzenie postaci zostało skonstruowane raczej na zasadzie nagradzania, a nie karania. Krótko mówiąc, będąc czarodziejem i mając pancerz, nie dostajecie żadnych kar, ale będąc czarodziejem i używając lekkich pancerzy, to znaczy ciuchów takich zwyczajnych, dostajecie dodatkowe bonusy. Tak to wygląda. I teraz, jak już opowiadałem o pancerzach, na każdy pancerz, lekki, średni i ciężki, składają się różne umiejętności, które potem możemy wykorzystać. Częściowo pasywne, częściowo aktywne. Są na przykład takie, że przy lekkim pancerzu macie ograniczoną ilość many zużywaną na zaklęcia. Im więcej macie tych lekkich części pancerza, tym to ograniczenie jest lepsze. Jeżeli używacie średniego pancerza, to zwiększona jest wasza szansa na trafienia krytyczne. Jeżeli używacie pancerza ciężkiego, no to zwiększona jest wasza szansa na odbicie zaklęć, macie powiększony w ogóle pancerz procentowo. I każda umiejętność, każda broń ma dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli wybierzecie broń do walki oburącz, to dostajecie kilka umiejętności, które są charakterystyczne dla tej broni i musicie tej broni używać. To jest też coś, co jest bardzo ważne i czego nie spotyka się teraz we współczesnych grach MMO. Jeżeli chcecie posługiwać się dwuręcznym orężem i chcecie mieć umiejętności, to nie wystarczy pójść do trenera i kliknąć dwa guziki. Nie. To jest model, który został wprowadzony dawno, dawno temu. Chyba idealnym przykładem będzie tutaj Ultima Online, gdzie żeby używać broni należało jej, żeby się nauczyć posługiwać bronią, należało jej używać. Każdy zadany cios zwiększa nasze umiejętności. Zatem, jeżeli chcemy się posługiwać bronią dwuręczną, no to musimy jej używać. Jeżeli chcemy przy okazji być templariuszem, który posługuje się bronią dwuręczną i rzuca jeszcze zaklęcia, to musicie tych zaklęć używać. Ja osobiście wybrałem sobie Nightblade'a, którego wyposażyłem w ciężki pancerz oraz dual wielding. I posługuje się także magią charakterystyczną dla tych łotrów, dla Nightblade'ów. I jest to Syfoning, dokładnie się to nazywa. Rozpoczynam tak, rzucam zaklęcie, które powoduje obrażenia oraz leczy mnie przez jakiś czas, a potem do walki wchodzę używając tych dwóch broni i wykorzystując umiejętności charakterystycznych z tego. Podczas walki posługuję się staminą przy używaniu swoich dwóch toporów oraz magią przy rzucaniu okazjonalnie zaklęć. Możliwości jest sporo. Równie dobrze mógłbym wybrać lekki pancerz albo średni pancerz i miecz dwuręczny. Możecie sobie nawet zrobić czarnoksiężnika, który posługuje się magią piorunów, wyposażyć go w miecz dwuręczny oraz w ciężki pancerz. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jakby możliwość budowania tak nietypowych klas jest tym, co dla mnie jest piekielnie pociągające. Pytanie, czy uda się to zbalansować, czy będzie można stworzyć naprawdę dowolną klasę, czy po prostu będą jakieś konkretne najlepsze. Pewnie będą, ale jakby sporym ułatwieniem jest model balansowania tak dużej ilości umiejętności, jakie otrzymujemy. O tym opowiem wam za chwilę jeszcze, ale żeby zamknąć kwestię klas. Klasy są cztery, opowiadałem już o nich. Każda z klas ma trzy ścieżki charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niej. Templariusz ma m.in. magię ognia, czyli zadaje obrażenia od ognia, oraz magię leczącą. Czarnoksiężnik może przywoływać sojuszników demonicznych, może posługiwać się magią mroku oraz piorunami. Nightblade posiada umiejętności, magiczne umiejętności walki. Może na przykład zniknąć albo doskoczyć do wroga, zadając mu obrażenia, ogłuszając go. Może też posługiwać się magią Syfoning, tą, którą ja mówiłem. To jest taka magia bardziej dystansowa, która sugeruje, że Nightblade może być także czarodziejem, casterem, może atakować z dystansu. Pozostał nam jeszcze Dragon Knight i on też ma pewne charakterystyczne umiejętności. Natomiast pozostałe pancerze, broń są już dostępne dla wszystkich. Każdy może opanować walkę mieczem dwuręcznym, jeżeli tylko poświęci na to wystarczającą ilość czasu. Moim zdaniem ten model jest bardzo dobry. Oczywiście pytanie, czy uda się go zbalansować, ale
Odpowiedź na to pytanie wymaga znacznie dłuższego czasu grania niż to, co miałem do tej pory okazję sprawdzić. I to by było na tyle. Przed nami jeszcze kilka opowieści. Te w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.